Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale. Witam Was w Sylwestra, bo dzisiaj mamy właśnie sobotę sylwestrową. W planach było od rana dzisiaj full rzeczy do zrobienia. Mamy godzinę 13. Jedyne co udało mi się zrobić, to uśpić Mikiego, ponieważ totalnie nic nam nie sprzyjało. Osypiałam go ponad godzinę i albo obudziła go śmieciarka, albo sąsiad na górze puszczający muzykę. Później włączył się alarm na parkingu i tak co przysypiał, to otwierał oczy. Miałam w planach nagrać jeszcze dla Was dzisiaj rano jeden film, ale może później to się uda, a jak nie, no to jutro. Nam już się gotuje woda na makaron, bo obiad nam na szczęście, sos do makaronu został z wczoraj. Na dworze jest w ogóle 18 stopni dzisiaj, więc chyba zaliczymy jakiś spacerek po obiadku, co? Pójdziemy na bulwar? Może być później, o ja muszę iść na drzemkę. Musisz iść na drzemkę? Tak. No to idź na drzemkę. Gdzie? No wiecie co, Filip, to tak ściemnia. Wiesz, ty już od dawna nie śpisz w dzień. No ale jak jesteś zmęczony, to się połóż. Jeśli chodzi o Sylwestra, no to u nas Sylwester z dwójką szogunów w domu. I tutaj też koło nas na bulwarze ma być wieczorem jakaś imprezka, więc no nie wiem, zobaczymy. Ja tam nie sądzę, żeby tam się coś jakiegoś super działo. Ale jeśli no jest ciepło w sumie, jeśli dzieciaki będą w formie, to może przejdziemy i się zobaczymy, co tam ciekawego będzie. Chociaż podejrzewam, że u nas to wystarczy wyjść na balkon i też będziemy wszystko dobrze słyszeć. No, ale zobaczymy. Tymczasem bierzemy się za obiad i może Wam przemycimy rąbka naszej imprezki domowej. Także. Co to jest? Do później. W ogóle powiedzcie mi, czy Wasze dzieci też jedzą suchy makaron z samym parmezanem? Czemu nie jesz sosu, Filip? Bo ja nie lubię. Dlaczego nie lubisz? Jak byłeś mały, to jadłeś. To moje nogi nie lubią sosem. Twoje nogi? Tak. Twoje komentarze to są. No dobra, smacznego. Dziękuję, mama. W międzyczasie przychodzę do Was jeszcze z Holem z Lidla. Jako, że dzisiaj jest sobota, to ogarnęłam, że nie ma chleba w domu, pies nie ma karmy, a jutro przecież są sklepy pozamykane. Jeszcze standardowo wpadło kilka innych rzeczy, jak to zazwyczaj bywa. Także zapraszamy na Waszą ulubioną część, czyli Food Hall z Lidla. I tu jest jakaś taka karma psia na przeczekanie. Po prostu my zawsze zamawiamy karmę na Allegro. No ale chwilowo musi wystarczyć. Dalej mamy chleb. I to jest ten chleb na maślance lidlowy. On jest bardzo spoko. Dalej mamy Kubusia. To chyba takie zamiast Piccolo w tym roku. Chyba, że się jeszcze to. Pierniki, Marcin i jego zakupy po prostu piernikowe, nie wiem co on ma z tymi piernikami w tym roku. Mogę jednego piernika. Za chwilę? Tak. Musimy znaleźć jakieś miejsce na te pierniki, bo tato nam słoik nasz ładny powiół, nie? Dalej są takie chrupki dla pieska. Dasz później pieskowi? Tak, a ananas? Co będzie? No ananasa to tu chyba raczej nie ma. Parówki, szynka z kurczaka standardowo. Mamo, czy to jest do naleśników? Serek, to może być do naleśników, a może być do chlebka. A przykład? Na przykład sałatka, to też dla Martina. Uwaga, wyciąga masło. Tak, Filip wyciąga masło. Kolejne masło. Kolejny tato takie zapasy uczynił. No, co ty dali, mamo? Nie wiedziałam, że mamy zjeść.
nie masła. Śmietana, 18 do sosu czosnkowego, bo wieczorem to wam jeszcze pokażę. Będę robić ciasto francuskie ze szpinakiem zwijane, gryzole. Co tu dalej mamy? Sok jabłuszkowy. A ja co jeszcze wyciągnę? Mamy dwa soki pomarańczowe, no to wyciągaj. Paragon wyciągasz. Paragon wyciągasz. 160 zł, nie wiadomo za co w ogóle. Majonez też do tego sosu czosnkowego. Puszka dla pieska, tak? Tak. A dzisiaj dużo pracy. Nie wiem, dwa dni temu kupowaliście dwa słoiki ogórków i dzisiaj znowu ogórki? Nie wiem, o co tu chodzi. Może piesok z pielnikiem. Kolejna sałatka. I mleko do kawy. I to by było na tyle. Wyciągnę piwa. No tego nie będziemy pokazywać, bo YouTube nam zablokuje. Mamo, czekaj, jest to piwo. To tato sobie kupił, ale tego na YouTubie nie możemy pokazać, bo zablokują nam film, wiesz? No. A gryzole? Także tego nie polecamy. Ale piwo jest tam. Bardzo. Mój syn o godzinie 16 w Sylwestra ciągle w piżamie nie chce się ubrać. Co pan ma na swoje usprawiedliwienie? Bip, bip. Ty Sylwestra dzisiaj w piżamie spędzasz? Tak. Może byś się ubrał, Filip, co? Nie. Tak. Idziemy się ubrać? Tak. No to zapraszam. Filip przed. Widzimy. O, proszę bardzo, Filip ubrany, gotowy na imprezkę. Tak, teraz! Jak widzicie, tutaj stoją dwa pudła z Hemu. Właśnie przed chwilą nagrałam dla was Mierzymy. Jak oglądacie tego vloga, to ono na kanale już jest. Ja, ja! Tutaj zamówiłam jeszcze kilka rzeczy dla Mikiego, ale to zaraz wam pokażę, jak zrobię sobie kawę. Ty będziesz sobie odrywać, dobrze? Do tego agenta. Tak. Jesteś łobuzem, Mikołaj? Jesteś łobuzem? Kalendarz. Tak. Kawka. Emilii w Paryżu, jeden odcinek może uda się obejrzeć. Nie! Marudzące dziecko. Nie! Jak już siedzę, to pokażę wam na szybko, co zamówiłam dla Mikiego. Pierwszy secik prezentuje się tak i to jest bluza i spodnie. Ale strasznie to jest takie sztywne. Tu już pobrałam w rozmiarze 98. Tu macie też numer. O, teraz widać. Ale jak to jest materiał? Powiem wam, że strasznie to tak niby 100% bawełna. Nie wiem, może po praniu się wyrobi. Także tak się prezentuje. Pierwszy zestawik. Drugi zestawik. Prezentuje się w ten sposób. Ło, on już jest ogromny. Też jest taki trochę cieńszy, ale tak jak mówię, brałam już rozmiar większy z myślą o wiośnie. O, i ten jest fajny. I tego myślę, no tego na pewno zostawimy. Nad tym będę jeszcze myśleć, bo ogólnie jest spoko, ale taki jakiś nieprzyjemny. Kolejny zestaw i tak. Ten w jabłuszkach kosztował 45 zł, ten kosztował 43 zł i ostatni zestaw, sorry, ale działam tu jedną ręką, to jest taka bluzeczka, praktycznie w takim samym kolorze, też na 98 i do tego spodenki. W kamerze wygląda trochę bardziej na żółte. Tak wyglądają spodenki.
i ten zestaw kosztował 35 zł. I zamówiłam jeszcze dwie bluzeczki. Ja w ogóle bardzo lubię tą taką waflową strukturę. I tutaj mamy dwie bluzeczki. Ale to jest wielkie! Dwie bluzeczki na 98. Taka właśnie w taką strukturę wafelkową. I druga taka w paseczki. I ten dwupak tych... Mamo, Luna zadzwonił alarm AliExpresskę! Mikołaj, ale nie smaruj mi tutaj. I ten dwupak tych bluzeczek kosztował 25 zł. Mamo! Luna zadzwonił alarm AliExpresskę! Nagrywam, imprezka jeszcze nie. Także Miki jest gotowy na wiosnę. Te brązowe zestawy zostają, bluzeczki zostają, jeszcze co nad tym niebieskim to zobaczę. Także na razie ląduje to tutaj. Łobuzy latają, a mimo że się uda obejrzeć jeden odcinek Emilii w Paryżu. Uda mi się obejrzeć jeden odcinek Emilii w Paryżu? Lećcie, łobuzy, się bawić, nie gryź chusteczek. Nie. Mikołaj! No, także zdrówko. Dobra, moi drodzy, tutaj sobie urzeźbiłam pierwszą partię nuggetsów. W sumie nawet w kamerze nie widać, że trochę nie wyszły. Po prostu robiłam z piekarnika i jakoś nie przemyślałam tego do końca, że z bułką tartą muszę je czymś polać. Dobra. Tutaj mam już na tej samej brudnej blaszce, sorry, w ogóle nie YouTube'owo, ale mam takie sakiewki z ciasta francuskiego, szpinakiem i fetą. Tutaj mi się w piekarniczku robią, kolejne nuggetsy i tam już mam wersję mieszaną jeszcze z płatkami kukurydzianymi. No, także tam z tyłu za mną bałagan, ale o, przykryty głową, tego nie widzicie. No, także ja i po prostu perfekcyjna pani domu, to ja. Może w przyszłym roku będzie lepiej, ale są zjadliwe. Machnę jeszcze zaraz do tego sos czosnkowy i będzie ok. Miki zjadł już dwa, więc chyba dramatu nie ma. Tutaj jeszcze muszę ogarnąć cały ten bajzel, który przy okazji zrobiłam i może w końcu usiądę. Dzisiaj też trzeba... O, już Miki krzyczy. Jeszcze trzeba... Co? Jeszcze chcesz kurczaczka? O, jest Sempi. Zjadłeś dwa kurczaczki, tak? Tak. Dobre były? Chcesz jeszcze jednego? Musimy go uratować i zatrzymać wagonik. Więc na tę misję pojedzie. Ci patrol? Pytakiem wyciągniesz wujka Otisa z usta. A Filipek chce kurczaczka? Nie. A co będziesz jadł? Ziemniaczków. Ziemniaczków, nie ma dzisiaj. Dobra. Tak prezentują się moje sakiewki. Tak prezentuje się największy sęp w tym domu. Mamy jakieś chrupki, duszki, nuggetsy, sos czosnkowy, dwójkę żarłoków. Miam, miam. Miam, miam. Tak. To jest największy żarłok. Proszę dać. Tak to się prezentuje. Ja natomiast wyglądam tak po dwóch godzinach w kuchni i zastanawiam się, czy opłaca się przebierać w coś ładniejszego, czy może w piżamę, a może po prostu zostać tak jak jestem. Nie wiem.
Tutaj jakichś gości ani wielkiej imprezy nie przewiduję. Także nie wiem, no nie, raczej nikt do nas nie przyjdzie dzisiaj. Mikołaj, nie karm pieska, proszę. No, także zobaczymy. Może jakąś muzykę włączymy, co? No jak nie? Przecież to jakie jest dzisiaj święto? Ulkowanie. Mamy już godzinę, no po 22:15, jak widzicie, Mikuś się tu jeszcze trzyma w piżamce. Filip 15 minut temu się położył i odpadł. No i tak sobie siedzimy. Miki pewnie zaraz też odpłynie, my sobie posiedzimy pewnie do pierwszej i po prostu pójdziemy spać. Także bardzo Wam dziękujemy za oglądanie tego vloga. Życzymy Wam wszystkiego najlepszego w nowym roku. Przede wszystkim zdrowia, spokoju, a cała reszta jakoś się poukłada. Dziękujemy, że byliście z nami w tym roku. I co? Widzimy się w kolejnych filmach. Tak, Mikuś? Zrobisz papa? Pa! Do zobaczenia za rok! Tak? Pa!